Dzień dobry. Dzisiaj opowiem wam historię, jedną z najsłynniejszych, mam wrażenie. Zaginięcia dziecka, 10-letniego chłopca z małej wsi w województwie lubelskim. Zapewne domyślacie się, że chodzi o sprawę Mateusza Żukowskiego, dlatego że ostatnio dość sporo w mediach mówiło się o jego zaginięciu, a właściwie to o jego śmierci, bo nadzieje na to, że Mateusz wciąż żyje, są bardzo niewielkie. Opowiem wam dzisiaj o tym, jak doszło do zaginięcia, dlaczego ta sprawa jest taka kontrowersyjna, powiedziałabym, i jak zaginięcie Mateusza wpłynęło na całą jego rodzinę. Zapraszam do słuchania. Przenieśmy się zatem do Ujazdowa, małej wsi w gminie Nielisz, która leży niedaleko Zamościa. Wieś, chociaż mała, położona jest w malowniczej okolicy nad rzeką Wieprz. Nieopodal, na przykład właśnie w Nieliszu, znajduje się przepiękny zalew i chociaż mieszkańcy okolicznych wsi i miejscowości mówią o tym, że tam może jest pięknie, ale niewiele można robić, szczególnie jeśli się jest dzieckiem czy nastolatkiem, to właściwie zostaje zalew, być może jakaś zabawa nad rzeką, może jakaś jazda rowerem, ale okolice nie oferują zbyt wielkich atrakcji. I tak samo było w okolicach 2007 roku, kiedy to Mateusz Żukowski miał niespełna 11 lat. Mateusz urodził się 5 sierpnia 1996 roku jako czwarty z piątki dzieci Andrzeja i Marzeny Żukowskich. Na rodzeństwo Mateusza składał się starszy Piotr Piotr, brat Paweł, siostra Angelika oraz młodsza siostra Martynka, która w 2007 roku była malutkim dzieckiem. Rodzina Żukowskich mieszka w małym, starym i dość zniszczonym domu. Jest to zupełnie normalna rodzina, taka jak wiele innych w tamtej miejscowości. Nie przelewa się oczywiście, więc też boryka się z różnego rodzaju problemami. Zresztą pan Andrzej i Marzena ciężko pracują, żeby utrzymać czwórkę swoich dzieci. Andrzej pracuje jako pracownik budowlany, a pani Marzena pracuje na nocne zmiany w jakimś zakładzie usługowym, w której z miejscowości nieopodal. Nie dowiedziałam się w jakiej, ale często chodzi na nocne zmiany właśnie po to, żeby potem się tylko wyspać. W ciągu dnia, kiedy dzieci na przykład są na podwórku, bawią się ze znajomymi, a po pracy przychodzi do domu, rano robi śniadanie, opiekuje się dziećmi, wysyła je do szkoły i w momencie, kiedy te dzieci są jakoś tam zaopiekowane przez inne osoby, to Marzena odpoczywa. W okolicy rodzina Żukowskich nie wyróżnia się specjalnie. Wiadomo, że są jakieś sympatie, antypatie. Podobno, tak mówiono w magazynie kryminalnym 997, Mateusz był taką mało otwartą osobą, przez co nie do końca był lubiany przez kolegów. Z drugiej strony spotkałam się z takimi relacjami, że wręcz przeciwnie, że Mateusz był lubiany, miał może małe grono, ale stałe grono znajomych, głównie kolegów. Szczególnie jednym z nich był syn sąsiadów państwa Żukowskich, do którego Mateusz najczęściej chodził, żeby pograć w gry na komputerze. Sam zresztą komputer miał,
Czasami używał go właśnie do grania. I tak było także 26 maja 2007 roku, kiedy to Mateusz widziany był po raz ostatni. Ale zacznijmy od początku. Jak zaczął się 26 maja 2007 roku, Dzień Matki, który chyba powinien być radosnym świętem, a dla pani Marzeny był najgorszym dniem matki, jakim można sobie wyobrazić. W 2007 roku to święto przypadało w sobotę. Mateusz Żukowski wstaje rano i składa życzenia swojej mamie, wręczając jej laurkę. Słodkie. Jego mama jest szczęśliwa i całuje chłopca w podziękowaniu. Zresztą całuje także pozostałą dwójkę dzieci, która już potrafi rysować, pisać i mówić. Niestety tego dnia jest trochę zmęczona, bo przecież właśnie wróciła z nocnej zmiany z pracy. Mateusz wybiera się ze swoim ojcem na ryby. Pan Andrzej jest zapalonym wędkarzem, uwielbia ten rodzaj relaksu i Mateusz, mimo że wcale nie jest najstarszym synem, a to tak często bywa w wielodzietnych rodzinach, gdzie jest najstarszy syn, to że on właśnie idzie w te ślady ojca, głównie jednak na ryby z Andrzejem Żukowskim jeździł Mateusz. Zazwyczaj właśnie na te ryby chodzili razem, ponieważ chłopiec kochał ten spokój, kochał łowić ryby. Co ciekawe, poza tym, że uwielbiał spędzać czas nad wodą ze swoim ojcem, bardzo jej się bał. Wręcz panicznie unikał sytuacji, w której był gdzieś sam nad zbiornikiem wodnym, nigdy dobrowolnie sam nie wszedł do wody. Pan Andrzej często wspomina o tym, że kiedy były takie sytuacje, że no nie wiem, jakieś mniej bezpieczne, czy jakaś, na przykład jakiś brzeg, który nie był do końca pewny, to Mateusz wręcz trzymał się kurczowo jego nogawki, żeby tylko nic mu się nie stało. Tego dnia, zresztą 26 maja, jak to na końcówkę maja często bywa, był straszny upał. I pana Andrzeja zaczyna mocno boleć głowa. Zresztą dlatego też tak bardzo wcześnie wyruszyli na ryby, żeby przed tym upałem takim południowym zdążyć, ale mimo to upał miał wpływ na samopoczucie Andrzeja Żukowskiego. Dlatego też mówi on swojemu synowi, że łowienie w takiej atmosferze nie ma najmniejszego sensu, więc postanawiają zrobić sobie przerwę, udać się do domu na obiad, na jakąś drzemkę, a potem wrócą nad rzekę dalej, by łowić ryby, a upał zdąży już trochę zelżeć, słońce lekko się obniży, więc nie będzie tak nieprzyjemnie. Zresztą w miejscu, gdzie byli, podobno o tamtej porze już robił się cień. Do domu, do Ujazdowa wracają około 14:30, wtedy też jedzą obiad. Andrzej Żukowski idzie na drzemkę. Starsza córka Angelika miała zająć się młodszą Martynką, a Mateusz idzie wówczas do swojego pokoju, czy tam do pokoju, w którym mieszka razem z rodzeństwem i włącza sobie komputer, ale po chwili stwierdza, że jednak wyjdzie na podwórko, na którym czekają już na niego dwaj koledzy, bracia zresztą, Dawid J. i Sebastian J., którzy po chwili rozmowy z chłopcem proponują mu wyjście do parku, który jest w Ujazdowie. Mateusz nigdy nie opuszcza posesji domu sam, więc idzie do ojca i mówi mu, że koledzy po niego przyszli, bracia J. są, czekają, namawiają go na wspólną zabawę i wypad do parku. Andrzej się zgadza, tylko prosi Mateusza, żeby wrócił do 16, bo o tej 16 mają przecież razem wyruszyć na ryby. Od razu wyjaśnię, czym jest park i czym był wówczas park w Ujazdowie. Otóż w Ujazdowie jest taki stary pałacyk, który znajduje się właśnie w otoczeniu pięknych drzew. Oczywiście wówczas było to dość zaniedbane miejsce, które właśnie przechodziło rewitalizację, natomiast to otoczenie parku, które niegdyś było pewnie jakąś szlachecką czy jakąś posesją kogoś bardzo zamożnego w dawnych czasach, po prostu nosiło miano parku i to właśnie w tym parku chłopcy mieli się bawić. Mateusz jedzie, czy idzie z braćmi J
do tego parku. O 16, kiedy Andrzej Żukowski wstaje z drzemki, zauważa, że Mateusz nie wrócił jeszcze ze spotkania z kolegami. Ojciec więc czeka chwilkę na syna, ponieważ no, dalej chce jechać na ryby, ale kiedy zauważa, że Mateusza nie ma i o 16.10, i o 16.15, i o 16.30, to nie czeka już dłużej na syna. Jedzie na ryby, ma na początku jechać na te ryby sam, ale zgłasza się na ochotnika najstarszy syn Paweł i to właśnie Pawła Andrzej bierze na te ryby po 16. W niektórych źródłach możecie znaleźć informację, że na te ryby Andrzej wybrał się sam, jednak wielu świadków potwierdza tę wersję, że to Paweł towarzyszył ojcu w trakcie tych ryb. Dlaczego też wówczas Andrzej nie denerwuje się, że Mateusza nie ma? Ano dlatego, że jest to weekend. Domyślił się, że Mateusz po prostu, bo nie miał sam zegarka, więc po prostu, że zabawił się z chłopakami trochę dłużej. Doskonale znał przecież braci J, wiedział, co to za dzieci, wiedział, z jakiego domu pochodzą, znał doskonale jego rodziców, więc właściwie nic nie wzbudziło jego podejrzeń, jego niepokoju. Po prostu syn od dłużej wybrał się z kolegami gdzieś tam na zabawę i nie liczył czasu, spóźnił się zupełnie niechcący, a to nie przeszkadzało Andrzejowi w tym, żeby na te ryby wybrać się w towarzystwie drugiego swojego dziecka. Kiedy Andrzej wraz z synem są na rybach, z drzemki wybudza się również Marzena, która odsypiała nocną zmianę. Zresztą, jak wcześniej powiedziałam, Angelika, która była starszą córką, zajmowała się najmłodszym dzieckiem, więc matka mogła odpocząć trochę po nocnej zmianie. I kiedy budzi się po południu i widzi, że w domu są tylko dwie córki, myśli sobie, że Mateusza nie ma w domu, dlatego że wybrał się wraz ze starszym bratem i z ojcem na ryby. Natomiast kiedy Andrzej wraca o około 21 z ryb i Marzena widzi, że nie ma z nimi Mateusza, a Andrzej widzi, że Mateusza nie ma w domu z resztą rodzeństwa, do rodziców dociera szokująca wiadomość, że z Mateuszem coś się stało. Gdzie on jest? Dociera do nich, że od około godziny 14.30-15 nikt nie wie, co się stało z Mateuszem i gdzie Mateusz przebywa. Więc pierwsze, co robią, co jest zresztą najbardziej rozsądne, rozmawiają ze sobą, czy widzieli Mateusza, oczywiście tutaj mowa o rodzicach, Mateusz nie wracał do domu, siostry też nic nie wiedzą, dlatego też rodzice zaczynają na początku poszukiwania Mateusza na własną rękę. Pewnie towarzyszy im uczucie strachu, ale też wymieszane trochę z uczuciem złości, dlaczego syn nie wrócił do domu, kiedy miał wrócić, dlaczego nie poinformował, że będzie później, a Mateusz był chłopcem, który zawsze informował o swoich spóźnieniach, zawsze też był punktualny, więc było to naprawdę coś, co nie pasowało do jego dotychczasowego zachowania. Chodzą więc od sąsiada do sąsiada, od domu do domu. Udają się również do domu chłopców, z którymi ostatni raz ojciec Mateusza widział swojego syna. I okazuje się, że chłopcy rozstali się z Mateuszem pod jego domem w okolicach godziny 15 i nic więcej nie wiedzą. Ale chłopcy jednak są zaniepokojeni wizytą rodziców Mateusza. Na ich twarzach widnieje niepokój. W jednej z relacji, którą przedstawiła Natalia Brandt na swoim kanale po rozmowie z rodzicami Mateusza, czy to głównie mowa o Andrzeju, historia tych odwiedzin ojca Mateusza Żukowskiego u braci J wyglądała nieco inaczej, to znaczy mężczyzna przyszedł do ich domu około godziny 21:00 i no, spotkał matkę. Matka otworzyła drzwi, powiedziała, że chłopcy śpią. Jednak kiedy Żukowski powiedział, że Mateusz wciąż nie wrócił do domu, a chłopcy się z nim dzisiaj bawili, kobieta się przestraszyła i postanowiła obudzić swoich synów. Chłopcy wybudzeni spotkali się z Andrzejem Żukowskim, jednak ten mówi, że nie wyglądali na chłopców, którzy właśnie wybudzili się ze snu, ponieważ byli podobno brudni, brudni od błota. Nie wiem tutaj, czy ta interpretacja jest dobra.
nie wiem też, jak chłopcy stali z higieną, jak w tym domu do tej higieny podchodzono, no, czy mieli piżamy, czy byli ubrani w takie zwykłe, codzienne ubrania, tego nie wiem. Jednak to, co Andrzej Żukowski pamięta z tego spotkania, to to, że chłopcy kilka razy zmieniali wersję. Najpierw powiedzieli, że rozstali się z Mateuszem na jego podwórku, co trochę by się nie zgadzało z tym, co sam Mateusz mówił ojcu właśnie w okolicach poobiednich, a że do domu wrócili około 14:00-14:30, to domyślam się, że zjedzenie obiadu, włączenie komputera, a potem wyjście na podwórko i faktycznie opuszczenie domu, no nie zajmuje 2 minut. Więc jeżeli mówili, że rozstali się z Mateuszem o godzinie 15, czy mniej więcej w okolicy, kiedy Mateusz miał w ogóle z tej posesji wychodzić i iść do parku, no jest to dość dziwne zeznanie. Natomiast potem powiedzieli, że z Mateuszem ostatni raz widzieli się w parku, a potem jeszcze raz powiedzieli o tym, że Mateusz poszedł nad rzekę, żeby popływać. Co oczywiście od razu zapala u Andrzeja Żukowskiego czerwoną lampkę. Wie, że to jest to niemożliwe, ponieważ Mateusz nigdy dobrowolnie nie wszedłby sam do wody, nie pływał, nie potrafił pływać, więc na pewno nie chciałby pójść nad rzekę, żeby się ochłodzić. Tym bardziej, jeśli miał zrobić to sam. To chodzenie od domu do domu skutkuje też wizytą u dziadka chłopców, który nie wpuszcza Żukowskich do domu, otwiera tylko okno. Kiedy otwiera to okno, widać ewidentnie, że jest bardzo nietrzeźwy i mówi takie zdanie, że Mateusz poszedł do Tarnogóry. Pójść do Tarnogóry to w okolicach Ujazdowa i tamtejszych miejscowości oznacza pójście z biegiem rzeki, która płynie do Tarnogóry i potocznie tak mówi się na utonięcie. Jeżeli ktoś idzie do Tarnogóry, to tak jakby pójść do nieba, kopnąć w kalendarz, po prostu utonął. Wtedy państwo Żukowscy są przerażeni, więc biegną nad rzekę i to właśnie nad rzeką w bardzo wysokich pokrzywach Andrzej Żukowski odnajduje zwinięte w kulkę czy w kosteczkę złożone ubrania swojego syna. Jest tam jego koszulka, spodnie, sweter, chociaż nie wiem, czy ten sweter to jest prawda, skoro było tak upalnie, i gumiaki, takie po prostu kalosze. Do tego są tam jeszcze dokumenty Mateusza, jego karta wędkarska i legitymacja szkolna. Tego samego wieczora, około godziny 23, państwo Żukowscy udają się do najbliższego komisariatu policji i składają zawiadomienie o zaginięciu. Policja tutaj zachowuje się bardzo odpowiedzialnie, ponieważ od razu ruszają poszukiwania Mateusza. Do akcji zresztą wkraczają zastępy straży pożarnej. Te zastępy przeczesują pobliskie parki, łąki, lasy. Policja także wykorzystuje psa tropiącego, który szybko doprowadza funkcjonariuszy właśnie nad brzeg rzeki Wieprz. I to tam też za namową ojca Mateusza policjanci w wysokich pokrzywach potwierdzają znalezienie tych ubranek chłopca, które są starannie ułożone, zwinięte w rulon. Jednak jedyne, co w tych ubraniach, czego w tych ubraniach brakuje, to bielizny chłopca, nie ma jego majteczek. Miejsce ukrycia tych ubrań też wydaje się panu Żukowskiemu bardzo dziwne, ponieważ te pokrzywy no, nie były takim miejscem, w które ktoś o zdrowych zmysłach swobodnie i dobrowolnie by wszedł, ponieważ zetknięcie się z tymi roślinami było bardzo bolesne i to wyglądało tak, jakby te ubrania były tam po prostu podrzucone, zrzucone z góry przez być może dorosłego człowieka. Ich obecność w tamtym miejscu była po prostu bardzo dziwna, a już tym bardziej było dziwne to, że wskazywałoby to na to, że chłopiec po prostu poszedł się wykąpać w rzece. I być może podczas tej kąpieli samotnej utonął, rzeka go zabrała, zabrała jego ciało. No i w taki sposób rodzice Mateusza mieli go stracić. I to jest pierwsza hipoteza, jaką stawiają zarówno strażacy, jak i policjanci.
z którą zresztą rodzicom jest się bardzo trudno pogodzić, ponieważ jest ona tak bardzo niepasująca do tego, jak Mateusz podchodził do wody, no po prostu panicznie się jej bojąc, więc było to dla nich nie do przyjęcia. Zostają ściągnięci też płetwonurkowie, którzy badają koryto rzeki Wieprz. Policja zresztą jako najbardziej prawdopodobny fakt razem z płetwonurkami uznaje właśnie to, że chłopiec utonął. Andrzej Żukowski zresztą mówi policjantom, że Mateusz nie bez powodu miał tak straszną traumę związaną z wodą, ponieważ kiedyś na jego oczach, też właśnie podczas takiego wypadu na ryby, jego brat Paweł wszedł do wody i wir wciągnął go pod wodę, porwał go z nurt rzeki i chłopak musiał walczyć wręcz o życie. To wszystko obserwował Mateusz i od tamtej pory nigdy nie wszedł do wody właśnie ze strachu. Jednak dla policji odnalezienie tych ubranek, to, że pies doprowadził policjantów nad brzeg rzeki, czyli poszedł śladami Mateusza, to, że te ubrania tam były, to, że chłopca nie było, że nie było tylko w tej kupce ubrań jego majtek, co świadczyłoby o tym, że użył po prostu zwykłej bielizny jako kąpielówek, no świadczy tutaj praktycznie z całą pewnością o tym, że chłopiec zaginął. Płetwonurkowie przeczesują jednak koryto rzeki, robią to zresztą na dość dużą skalę, ponieważ przeczesują je zarówno 20 km zgodnie z nurtem rzeki i 20 km pod prąd. To koryto rzeki Wieprz, jak zobaczycie sobie na zdjęciach, które tutaj też wrzucam w linkach, zdjęcia z różnych materiałów, szczególnie wideo, to nie jest taki, Wieprz w tamtym miejscu to nie jest taka rzeka, jakbyśmy dzisiaj sobie poszli, nie wiem, nad Wartę czy nad Wisłę. To nie jest szerokie i głębokie koryto. To jest wąska niteczka rzeki, która jest bardzo kręta, jest bardzo, jest dość płytka, jest porośnięta dość sporą warstwą różnego rodzaju roślinności, jest tam dość dużo mułu. Dlatego też dla jednego z płetwonurków, który później będzie pracował przy tej sprawie, z grupy poszukiwawczej, która między innymi była odpowiedzialna za znalezienie, zresztą z sukcesem, zwłok Ewy Tylman w Warcie. No, tutaj jeden z tych płetwonurków mówi o tym, że to jest wręcz niemożliwe, żeby w tak krętej, dość płytkiej rzece, która wcale nie miała silnego nurtu, ciało przywędrowało kilkadziesiąt kilometrów, tak żeby po prostu mogło zniknąć z powierzchni. Znaczy, no nie z powierzchni, ale po prostu gdzieś popłynąć tak, że jest nie do znalezienia dzisiaj. To wykluczył z całą pewnością. Wiadomo też, że zgodnie z prawem fizyki ciało nie mogłoby popłynąć pod prąd bez żadnej dodatkowej siły. To koryto rzeki zostaje przebadane na tym odcinku 40 km aż 17 razy i ciała Mateusza nigdy nie odnaleziono. Co więcej zresztą, kilkadziesiąt kilometrów dalej, właśnie mniej więcej te 20 kilometrów dalej, zgodnie z prądem rzeki, znajduje się elektrownia, a więc tam znajduje się też stopień wodny, na którym występuje bardzo gęste okratowanie, na którym mają zatrzymywać się różnego rodzaju śmieci, większe przedmioty, nie wiem, zmarłe zwierzęta czy gałęzie, które wpadają do rzeki i zostają z nią razem zabrane po to, żeby zostać odłowione z tych krat, żeby nie wpadły do turbiny elektrowni, która znajduje się niedaleko. Więc jeżeli ciało Mateusza byłoby w wodzie, to niemożliwe jest to, żeby na długo utknęło gdzieś w tej rzece. Jeżeli by utknęło, to na pewno zostałoby znalezione przez płetwonurków, a jeżeli płynęło z prądem, to w 100% z całą pewnością zatrzymałoby się na tych kratach, a tak się nigdy nie stało. Poszukiwania Mateusza trwają kilka dni. Rodzice rozwieszają w okolicy tysiące ogłoszeń o zaginięciu dziesięciolatka, który w sierpniu obchodził 11 urodziny. Pomagają sąsiedzi, pomagają księża, pomagają służby, urzędnicy, wojewoda lubelski, starosta zamojski i wójt gminy Nielisz. Ojciec Mateusza prosi także o pomoc wróżki, jasnowidzów oraz media. W książce Janusza Szostaka bardzo dużą wagę Janusz Szostak, myślę, że zawsze za swojej
jeszcze do swojego życia przykładał do takich paranormalnych aspektów śledztw. Zresztą jego żona, teraz wdowa po nim, sama jest jasnowidzką. Więc w swoim rozdziale w książce Urwane ślady dużo miejsca poświęca wizjom różnego rodzaju jasnowidzów, mediów i tak dalej, którzy to zresztą potem są takimi antybohaterami, na przykład Sprawy dla reportera, gdzie zaprzyjaźnieni z rodziną Żukowskich ludzie, którzy bardzo im pomagali, twierdzą, że to po prostu byli wyłudzacze, którzy doprowadzili rodzinę Żukowskich potem do ruiny finansowej, ale o tym jeszcze opowiem. Jeden jednak z tych jasnowidzów, Marek Szwedowski, który jako jeden z nielicznych udziela Żukowskim pomocy, nie oczekując absolutnie w zamian żadnej zapłaty, od razu uznaje, że Mateusz nie żyje i w jego wizji mówi, opowiada o tym, że Mateusz, bawiąc się razem z kolegami w parku w okolicach pałacu, wszyscy chłopcy zostają odwiedzeni przez mężczyznę, który zamieszkuje ten pałac. I podobno mężczyzna często zapraszał chłopców do siebie, a chłopców do niego ciągnęło. Być może przez to, że miał jakieś gadżety, że był taki, wiecie, hej, hej, do przodu, taki rodzic, który nie jest rodzicem, tylko dobrym kolegą. Nie wiadomo według tej wizji, co tam robili, jednak podobno wydarzyło się tam coś złego i doszło do zabójstwa Mateusza, a pozostali chłopcy pod groźbą śmierci obiecali milczeć temu mężczyźnie. Zresztą Szwedowski twierdzi, że ciało Mateusza spoczywa w fundamentach pałacu, który w tamtym czasie był remontowany i naokoło budynku porozstawiane były rusztowania, po których właśnie chłopcy mieli biegać. To by się zgadzało z wersją, którą przedstawił Andrzej Żukowski, że Mateusz powiedział mu właśnie, że chce iść bawić się z kolegami do parku. Janusz Szostak, zaintrygowany tą wizją, udał się do Ujazdowa, gdzie odnalazł faktycznie mężczyznę, który był właścicielem tego pałacu, który teraz nazywany jest Dworem Ujazdowskim. Kontaktuje się podobno wówczas Janusz Szostak z mieszkańcem tego pałacu. Mężczyzna ten twierdzi, że zna rodzinę Żukowskich, ponieważ w Ujazdowie no, trudno kogokolwiek nie znać. To jest tak mała miejscowość, że wszyscy wszystko wszystkich wiedzą. Ale stanowczo zaprzecza, żeby kiedykolwiek zapraszał dzieci do środka dworku. Zresztą twierdzi, że w czasie, kiedy zaginął Mateusz, nie mieszkał już na terenie pałacu, a jego ojciec, który był właścicielem tej całej posesji, sprzedał ją rok przed zaginięciem chłopca. Natomiast ukazuje się, że to była absolutna nieprawda, ponieważ ten dworek, czy ten pałac, jeszcze przez 2 lata należał do tej rodziny, do tego ojca, czy do tego mężczyzny. Wielokrotnie obaj byli tam widywani podczas prac ogrodowych, a sam ten mężczyzna został przesłuchany przez policję. Jego zeznania zresztą nie wpłynęły na rozwój sprawy, a mężczyzna nie został uznany za podejrzanego, a obecnie zajmuje wysokie stanowisko samorządowe na południu Polski. Z tym mężczyzną zresztą próbuje skontaktować się w magazynie kryminalnym 997 Szymon Wochal, który jest tam głównym reporterem. Mężczyzna nie chce rozmawiać, zamyka drzwi, odjeżdża samochodem, mówi, że to są w ogóle wszystko wierutne i kompletne bzdury. No ale taki wątek się tutaj pojawił, nigdy go też nie wyjaśniono. Natomiast policja oczywiście też wraca do rodziny J, ponieważ to bracia Dawid i Sebastian mieli się z chłopcem widzieć jako ostatni. No i oczywiście pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to to, że na przykład chłopców można przesłuchać. No i oczywiście chłopcy zostają przesłuchani i już podczas tych przesłuchań przez policję zawsze podają tę samą wersję, która się w żaden sposób nie zmienia. To znaczy nie to, że mówią jakimś wyrecytowanym tekstem, tylko takim wyuczonym, tylko że faktycznie pytani na różne strony pod różnymi kątami zawsze podają tę samą wersję, która się uzupełnia nawzajem, więc nie ma tutaj żadnych przesłanek, żeby bracia mieli kłamać. No i oczywiście powstaje taki pomysł, żeby chłopcy byli przebadani wariografem. Jednak takim badaniom wariograficznym może być tylko poddana osoba po pierwsze pełnoletnia,
po drugie osoba w pełni sił umysłowych i w pełni rozumiejąca wszelkiego rodzaju konsekwencje, które z takiego badania płyną, więc no, dzieci się i niepełnoletnie się na taki wariograf nie nadają. Natomiast w obecnych czasach, kiedy można by było takie badanie przeprowadzić, bo obaj mężczyźni są już dorośli, mają po 20 kilka lat, do takich badań wciąż nie doszło. Można zadawać sobie pytania, dlaczego? Tym bardziej, że po latach sprawa zaginięcia Mateusza zostanie zakwalifikowana jako sprawa o zabójstwo, więc w tych czasach, kiedy już właśnie kwalifikacja tego czynu, tej sprawy związanej z Mateuszem Żukowskim była inna, to chłopcy już byli pełnoletni, więc można ich było przesłuchać, ale tego nie zrobiono. Andrzej Żukowski uważa, że śledztwo policji jest prowadzone w bardzo zły sposób, bowiem skupia się jedynie na możliwym utonięciu Mateusza. Żukowski twierdzi również, że policja zgubiła materiał dowodowy DNA Mateusza i żeby go odzyskać, no to trzeba było oczywiście pobierać potem DNA do porównań od rodziny Mateusza. Zresztą sam fakt zabezpieczania jego ubrań nad rzeką pozostawiał wiele do życzenia i mówi to zarówno Andrzej Żukowski, ale to też widać na materiałach, między innymi ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, że policjanci znajdując te ubrania dotykają ich rękami, zmieniają ich położenie, nie fotografują ich, więc to takie jest naprawdę mocno no nieprzystające już do dzisiejszych standardów, do dzisiejszych czasów. No myślę, że to jest olbrzymie zaniedbanie. Natomiast sam Andrzej Żukowski twierdzi, że policja powinna zdecydowanie bliżej przyjrzeć się chłopcom, braciom J, bo to oni jako ostatni widzieli Mateusza żywego. Podobno zresztą chłopcy przedstawiali ojcu kilka sprzecznych wersji. No to co już wcześniej powiedziałam, wtedy kiedy zostali rzekomo wybudzeni, mieli mówić, że z Mateuszem rozstali się przy jego domu, później, że zostawili Mateusza pod domem, ale ten stwierdził, że jeszcze idzie nad wodę, a potem twierdzili, że rozeszli się w parku i że nie wiedzą, dokąd poszedł Mateusz. Była też taka historia, bardzo zresztą dziwna dla mnie, że pewnego dnia na telefon państwa Żukowskich została wysłana wiadomość głosowa, tak jakby nagranie na pocztę głosową, które miało zawierać w sobie głosy braci J, ich matki, dziadka i jeszcze komendanta policji tam miejscowego, który był z tą rodziną, z tymi braćmi spokrewniony. I te głosy miały mówić podczas tego nagrania, że Mateusz spadł z drzewa właśnie w tym parku, że chłopcy wiedzą, co się z tym Mateuszem stało. I kiedy Andrzej Żukowski odsłuchiwał to nagranie wraz ze swoją żoną Marzeną, to chciał je jakoś zapisać czy zarchiwizować. Natomiast zamiast zarchiwizować czy zapisać, usunął to nagranie, więc szybko gdzieś tam próbował to nagranie odzyskać. Oddał zresztą ten telefon na policję, ale policja stwierdziła, że to jest nie do odzyskania, co też pan Żukowski uważa za spisek i zacieranie dowodów, ponieważ no, kto by chciał występować przeciwko swojemu pracodawcy, szczególnie jeśli jest policjantem czy komendantem. Nigdy nie zostało też takie połączenie telefoniczne potwierdzone z bilingów. Nie wiem nawet, czy wynika cokolwiek. I tutaj też taka dziwna historia, ponieważ Andrzej Żukowski twierdził, że nie zostały mu nigdy udostępnione akta spraw, akta śledztwa. Natomiast zarówno osoby związane z policją, jak i z prokuraturą w pewnym momencie na prośbę chyba jakichś tam dziennikarzy wydały oświadczenie, że od wielu lat Andrzej Żukowski ma dostęp do tych akt, że wydano mu pozwolenie na wgląd do tych akt, ale nigdy nie zgłosił się, nigdy tych akt nie przeglądał, więc to taka jest trochę takie przerzucanie się trochę jakby, nie wiem, winą czy oskarżeniami. Więc jedno Andrzej Żukowski mówi, potem się nagle okazuje, że to nie do końca jest zweryfikowana wiadomość, natomiast zwalam tutaj to na karb absolutnego chaosu i tego, że jednak tragedia, z jaką rodzina się zmierzyła, była olbrzymia, tym bardziej, że ona się jeszcze miała pogorszyć, ponieważ w rok po zaginięciu Mateusza sytuacja rodzinna państwa Żukowskich uległa drastycznemu pogorszeniu, ponieważ
Andrzej Żukowski przestał pracować, przeszedł na rentę, którą mu zresztą bardzo szybko odebrano. Rodzina zaciągała kolejne pożyczki i kredyty na to, żeby finansować poszukiwania chłopca. Do tego stopnia, że sytuacja rodzinna tak bardzo się finansowo pogorszyła, że odebrano najpierw Pawła oraz Angelikę, umieszczając ich w domu dziecka. Natomiast później odebrano także Martynkę, która została przekazana do rodziny zastępczej, a sam dom 2 lata później został zlicytowany na komorniczej aukcji, dlatego że państwo Żukowscy nie spłacali długu. Zresztą Marzena Żukowska i Andrzej Żukowscy rozstali się, nie podnieśli się po tej olbrzymiej tragedii. To małżeństwo kompletnie tego nie przetrwało i ona z powodów finansowych i tego, w jakiej nędzy żyli po zaginięciu Mateusza, wyprowadziła się za granicę, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Więc Andrzej Żukowski został kompletnie sam, był bezdomny tak na dobrą sprawę, ale z pomocą jakichś tam życzliwych mu osób znalazł jakieś wynajmowane mieszkanie, które zaczął wynajmować. Chociaż jak widziałam w materiałach telewizyjnych, to mieszkanie to jest tragedia. To jest po prostu warunki nędzne, po prostu dramat. W takich warunkach Andrzej Żukowski mieszka. W aktach sprawy jednak, do których dotarto dzięki dziennikarzom też, jest wzmianka o pewnym człowieku, przyjezdnym wędkarzu z Zamościa, który 26 maja postanowił przyjechać do Ujazdowa i łowić ryby nieopodal miejsca, w którym znaleziono ubranka Mateusza. Mężczyzna zresztą był widziany w okolicy około godziny 16 i co wydało się podejrzane, to fakt, że mężczyzna przyjechał wędkować, ale po godzinie już go nie było. Nikt z profesjonalistów, według Janusza Szostaka oczywiście, nie przyjeżdża wędkować na godzinę czy dwie, tylko spędza kilka dobrych godzin oczekując na ryby. Dlatego też to ten przyjazd i ten bardzo szybki wyjazd do Ujazdowa był traktowany jako podejrzany, taki do sprawdzenia. Jednak mężczyzna został przesłuchany przez policję. Stwierdził, że nikogo nie widział w okolicy, a do domu postanowił wracać, ponieważ ani ryby nie brały, poza tym było gorąco i tyle. No, po prostu nieudany wyjazd na ryby. Ja, jeżeli miałabym to interpretować, to nie traktuję tego w taki sposób, że to jest faktycznie takie dziwne. Szczerze powiedziawszy, jako dla osoby, która nie zajmuje się w żaden sposób wędkarstwem, to dla mnie wyjazd na ryby o godzinie 16 jest dziwny, bo zawsze myślałam, że na ryby się idzie wcześniej rano. Więc gdybym miała tak to oceniać, to dla mnie wyjście na ryby o 16 jest dziwne. Czego się dowiedziałam o tej, z tej sprawy właśnie, że to nie jest dziwne. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie wędkuje, a poza tym Zamość jest zaledwie kilkanaście kilometrów czy kilkadziesiąt od Ujazdowa, więc samochodem jest raptem kilkadziesiąt minut, gdzie to jest takie małe miejsce, mała miejscowość, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi, no można po prostu sobie zrobić taki popołudniowy wypad i można po prostu zmienić zdanie. Nie chce mi się dzisiaj tutaj łowić, wracam do domu, to nie ma sensu. Sprawę zaginięcia Mateusza Żukowskiego przejęło jakiś czas temu Archiwum Mix lubelskie, które próbowało ustalić, co faktycznie stało się z chłopcem. Zresztą ten wydział zawnioskował do prokuratury o sprawdzenie pałacu w Ujazdowie. Tutaj mowa oczywiście o sprawdzeniu fundamentów, sprawdzeniu ścian, czy faktycznie w trakcie tej budowy w 2007 roku mogło tam dojść do podrzucenia zwłok i ukrycia ich w budowie po prostu. Ale prokuratura nie wydaje pozwolenia, dlatego sprawa utyka w miejscu, a śledztwo zostaje potem umorzone. Śledztwo o podejrzenie zabójstwa Mateusza zostaje umorzone, natomiast śledztwo prowadzone przez Archiwum Mix po prostu dalej trwa, ale utknęło tutaj w miejscu. Dla osoby, która poda miejsce przebywania Mateusza Żukowskiego lub wskaże istotne informacje w sprawie chłopca, została wyznaczona nagroda w wysokości aż 100 tysięcy euro, którą zaoferował sfinansować obywatel Niemiec poruszony sprawą zaginięcia Mateuszka oraz postawą rodziców. Jednak nie przyniosło to żadnych efektów.
Później pan Andrzej Żukowski otrzymał informację od pewnej kobiety, która rzekomo miała widzieć Mateusza Żukowskiego w Niemczech i opowiada o tym, że chłopiec został porwany po to, żeby zostać zaadoptowanym w Niemczech przez bezdzietne małżeństwo. Policja szybko chwyta ten trop, ale okazuje się on absolutnie fałszywy. Nic takiego się nie stało. Natomiast w lutym 2019 roku, czyli stosunkowo niedawno, Andrzej Żukowski otrzymał filmik od mężczyzny, który miał na tym filmiku kominiarkę, przytykał sobie co chwilę nóż do gardła i mówił o tym, że to on stoi za porwaniem Mateusza Żukowskiego i jeżeli Żukowski, Andrzej oraz rodzina nie wpłaci 500 tysięcy euro okupu, to Mateusz zginie. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, okazało się to mężczyzna, który został zatrzymany w tej sprawie, Arkadiusz H. z Rzeszowa. No, mężczyzna mówił, że to był żarcik, żart. Nie wiem, kogo takie żarty śmieszą. W każdym razie, jeżeli to są żarty, to ja nie mam poczucia humoru. W każdym razie mężczyznie postawiono zarzuty, zatrzymano go i otrzymał wyrok jakiś za właśnie próbę wyłudzenia pieniędzy. Więc miejmy nadzieję, że został surowo ukarany za takie coś, na co nawet nie mam słów, na dobrą sprawę. Jednak tak w ogóle przyglądając się nawet samej takiej próbie wyłudzenia, to jaka ona jest po prostu idiotyczna. Żądać tak horrendalnie wysokiej sumy pieniędzy od ludzi, którzy otarli się o bezdomność, którym odebrano dzieci ze względu na złe warunki. Jakiś absurd po prostu. Nie wiem, kto ma co w głowie i jak komuś się może wydawać, że będzie bezkarny w XXI wieku. Od zaginięcia Mateusza w tym roku mija 15 lat. Sprawa stoi w miejscu, ale pan Andrzej nie przestaje szukać swojego syna. Razem z żoną wydali wszystkie swoje oszczędności na poszukiwania ich syna. Zresztą Andrzej Żukowski w którymś z materiałów, nie wiem czy w 997, czy w uwadze, liczył długi i nie wiem, kiedy operuje dzisiejszymi pieniędzmi, a kiedy operuje nowymi, być może cały czas operuje jedną jakby nomenklaturą pieniężną, natomiast mówił o takich kosztach typu 15 tysięcy, 20 tysięcy plus odsetki, więc wydawało mi się, że będzie mówił o 100 tysiącach na przykład, czy o 200 tysiącach złotych długów. Natomiast w jednym z ostatnich materiałów Andrzej Żukowski użył kwoty miliona złotych długów, co wydaje mi się trochę niemożliwe ze względu na to, że niemożliwe jest, żeby ten człowiek miał taką zdolność kredytową, ale nie wiadomo, gdzie te pożyczki brał, tak na dobrą sprawę. Być może korzystał z takich lichwiarskich ogłoszeń na słupach, gdzie po prostu pożycza się pieniądze od złych ludzi. W każdym razie żyje w strasznej nędzy, nie zarabia, nie pracuje, odebrano mu rentę, żyje tylko i wyłącznie z zasiłków. Te zasiłki na szczęście nie podlegają egzekucji komorniczej, więc mężczyzna ma co włożyć do ust. Stan zdrowotny zresztą Żukowskiego nie pozwala mu na podjęcie pracy. Jest po kilku zawałach i choruje też na zaawansowaną cukrzycę. Nie stać go na spłacanie kredytów zaciągniętych na poszukiwania syna i zalega nawet z płatnościami za prąd, żyje więc w ciemności. Więc te 15 lat po zaginięciu Mateusza sytuacja rodziny Żukowskich zdaje się być jeszcze gorsza niż była w tym samym dniu, kiedy Mateusz zaginął. To jest niewyobrażalny ból stracić dziecko w takich warunkach, zresztą w takich okolicznościach. Tym bardziej, że wiele rodzin zaginionych twierdzi, że najgorsza jest niewiedza, że dużo lepsza jest nawet najtragiczniejsza prawda od tego oczekiwania, od tych koszmarów, od tego, że człowiek się cały czas zastanawia, co to dziecko przeżywa, czy ono żyje, czy potrzebuje pomocy. Jeżeli tak, to jak mam je odnaleźć? Więc sytuacja jest dramatyczna. Jak można pomóc rodzinie? Myślę, że można zwiększać świadomość o zaginięciu Mateusza, rozpowszechniać informacje na temat tego zaginięcia. Być może trzeba
uderzyć tutaj w jakieś pisanie petycji do prokuratury, żeby przeszukano ten zamek, czy ten pałacyk w Ujazdowie, ten dworek ujazdowski. Nie wiem, dlaczego prokuratura odmówiła przeszukania tego miejsca. Zresztą tym bardziej, że rodzice Mateusza Żukowskiego nie szczędzili pieniędzy na to, żeby na przykład wynajmować czy sonary, czy jakieś różnego rodzaju echolokacje, znaczy urządzenia echolokacyjne, żeby szukać chłopca w rzece, więc tutaj też na pewno by się znalazły jakieś środki na to, żeby nawet takie poszukiwania zwłok chłopca w tym pałacyku zorganizować. No jednak tutaj zderzamy się ze ścianą urzędników i pracowników prokuratury. Obejrzyjcie sobie oczywiście, zachęcam serdecznie, materiały, które tutaj wrzucam Wam w źródłach. Zachęcam Was też do wysłuchania podcastu Natalii Brandt właśnie o Mateuszu Żukowskim na kanale Natalii Brandt. Też go tutaj podlinkuję jako pierwszy. Pozdrawiam zresztą serdecznie Natalię i zachęcam Was do tego, żeby śledzić jej kanał, ponieważ jest to bardzo wrażliwa osoba, która pracuje z osobami, z rodzinami osób zaginionych, wspiera je i publikuje bardzo ciekawe materiały właśnie o zaginionych, także zachęcam Was bardzo do tego, żeby z twórczością Natalii się zapoznać. Ja bardzo ze swojej strony Natalii dziękuję. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zachęcam Was do tego, żeby w sprawach zaginięć starać się rozpowszechniać te materiały o zaginięciach, ponieważ mam wrażenie, że właśnie wysoka wiedza w społeczeństwie i taka świadomość i znajomość twarzy osób, spraw osób zaginionych jest w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo na odnalezienie ich, nawet jeżeli mówimy tylko o odnalezieniu już ciała. Dziękuję Wam bardzo. Dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.